Cześć Monika. Cześć! To, co dzisiaj robimy? No nie wiem, ty powiedz. No, jak to nie wiesz? No ja zawsze czekam na instrukcję. Okej, dobrze. Dzisiaj Coś badamy, ale nie wiem co. będziemy robiły tak, protokół badawczy. Ty nie znasz tematu. Ja w temat jestem lekko wkręcona. Ciekawa jestem, co z tego wszystkiego wyniknie. To zamknij oczy i zaczynam. Za chwilę wymienię nazwę. A ty powiesz, jakie pojawiają się informacje na polu eterycznym. Projekt Rize. Co się pojawia? Co widzisz? Co czujesz? Jakie skojarzenia przychodzą? Pierwsze, co mi w ogóle, to zobaczyłam, to w ogóle jakiś pojazd kosmiczny. Jakby gdzieś w tle, jakby. Ale też wojsko. Nie wiem, jakaś technologia mi przychodzi tutaj. Nie wiem, która nie ma, albo za tym stoi, albo gdzieś jest w tle. A jakie mundury widzisz? To w ogóle przychodzi przez niemieckie wojsko, w ogóle barwy niemieckie. Mundury Bardzo niemieckie. niemieckie. W jakim kolorze są mundury? Takim część jest taki zielony, takim kolorem, taki typowo wojskowy, a część jest takich szaro-niebieskich. Okej. Czy jeszcze jakieś informacje się pojawiają? W ogóle pojawiło mi się jakby, nie wiem, czy to jest gdzieś w jakiejś jaskini, pod ziemią, gdzieś jakieś skały, jakieś centrum dowodzenia w ogóle, jakby tam gdzieś było. Natomiast to w ogóle nie dotyczy tego terenu, tak jakby to. Nie wiem, tam czy pojawił się jakiś pomysł, czy jakaś inicjacja czegoś. Okej. Mam prośbę, żebyś mówiła może troszkę głośniej niż normalnie. Dobrze. Ze względu na to, że trochę są te trzaski, żeby po prostu w miarę było cię wyraźnie słychać. Dobrze. Dobrze, to następne pytanie. Projekt Rize to olbrzymi kompleks podziemnych korytarzy, sztolni, pomieszczeń położony w Sudetach. Rozciąga się nie tylko na terenie Polski, ale również na terenach obecnych Czech i Niemiec. Teren projektu roboczego pod kryptonimem Rize to nie tylko ta część oficjalnie udostępniona dzisiaj jako obiekty turystyczne, ale rozciągał się na terenie Polski, na terenach miejscowości takich jak Walim, Rzeczka, Kuszyca, Kolce, Kudowa Zdrój, Sierpnica, Wałbrzych, Kamienna Góra, Książ, Jugowice, Ludwikowice Kłodzkie, Udzienno. Jakie skojarzenia pojawiają się na polu eterycznym? Ja cały czas jestem tak jakby w tej samej scenie, którą widziałam na samym początku, czyli jestem gdzieś w jakiejś, nie wiem, jaskini, skały, no może to być faktycznie jaskinia, no w każdym razie skały widzę, tak, jakby tam podziemne tunele, widzę wojska, widzę jakieś plany, widzę mapę, widzę taką mapę taką w takim tradycyjnym papierowym wydaniu, widzę jakąś, nie wiem, naradę, jest jakaś hierarchia tego wojska, tam żołnierzy. Nie widzę tam światła, słońca, wszystko jest takie sztuczne tam. W jakiś sposób cały czas w tle pojawia się jakaś technologia kosmiczna. Okej. Dobrze. A z jakiego powodu oficjalnie kompleks Rize został ograniczony tylko do kilku miejscowości? A nie mówi się o tym, że jest dużo, dużo większy. To jest w ogóle, tam były prowadzone badania jakieś takie tajne. Tam w ogóle była jakaś akcja, która była pierwotnie ograniczona do jakiegoś wąskiego terenu. Ze względu na to, że. Ale to była jakaś oficjalna tylko informacja. Natomiast projekt jest zdecydowanie bardziej rozległy. Ten konkretny teren, dlatego że
Nie wiem, czy to chodzi o jakieś kwestie formalne. To jakieś takie formalności mi przychodzą, że tak jakby, jeżeli coś się tam dzieje, no to żeby tak jakby nie dziwiło osoby, które są na zewnątrz, tak jakby społeczeństwo, żeby nie było zdziwione jakimiś niezwykłymi, takimi no, trochę innymi niż codzienne wydarzenia. Więc to po prostu było takim, no, taką trochę przykrywką, tak? Takim, w takim sensie, że co by się tam nie wydarzyło gdzieś tam na tym terenie, ale to są w ogóle, to jest siatka rozległych w ogóle połączeń. To jest jakby w ogóle te tunele to w ogóle łączyły się w jakąś taką dużo większą całość. I to nie jest tylko kwestia Polski i Niemiec i tutaj tych terenów, o których ty powiedziałaś, tylko to jest w ogóle jakiś fragment jakiejś takiej wielkiej pajęczyny, która w ogóle jest na terenie całej Europy. Okej. Dobrze. Kolejne pytanie. Przy budowie kompleksu Rize Niemcy zastosowali metodę wycinkowego ujawniania tylko niezbędnych faktów. Dlaczego tak bardzo zależało im na tajemnicy? Jakie skojarzenia przychodzą w sferze eterycznej? Technologie, które tam były używane, były nieziemskie, dosłownie. Czyli te technologie nie pochodziły z Ziemi? Nie. Okay. Tam w ogóle były też testowane jakieś technologie kosmiczne. No tutaj kosmici mi w ogóle przyszli jako pierwsi. Tak jakby widzę, że tak jakby tutaj coś za tym stoi, tak? Czy tam była jakaś współpraca w jakimś konkretnym celu człowieka i kosmity po prostu. Dlatego te informacje, które się pojawiały, były wycinkowane. Ze względu na to, że ludzkość nie była przygotowana na takie, no nie wiem, spektakularne jakieś technologie, które były ówcześnie nieznane. Dobrze. Sprawdź na polu eterycznym, dlaczego projekt Rize do dzisiaj jest owiany taką tajemnicą. To jest w ogóle sieć połączeń tuneli podziemnych, który łączy się z innymi bardzo ważnymi takimi punktami na mapie całej Europy. Na tej, tam jest w ogóle, to idzie aż pod Szwajcarię, tam jest Watykan, tam jest w ogóle jakaś taka sieć aż do Hiszpanii prawie ciągnąca się. To jest w ogóle, są w tym projekcie w ogóle uczestniczą jacyś wysoce postawieni nie wiem, to jest również mi przychodzi, że tam są jakby osoby zarządzające różnymi krajami, że są w to włączone, tak jakby jakby mają świadomość. Nie wszyscy, ale niektóre osoby w rządach są w ogóle takimi sztucznymi tworami wstawionymi tak jakby w tą politykę. Właśnie tak jakby to w ogóle było wszystko, miało jakieś takie zupełnie drugie dno. Jakby takie oficjalne rządy to jest jedno, ale te oficjalne rządy, one są też jakimiś narzędziami w rękach jakiejś wysoko postawionej grupy osób. Grupy osób, która miała kontakty również z innymi cywilizacjami, którzy wiedzą więcej niż przeciętni ludzie, nawet wiedzą więcej niż ci te głowy poszczególnych państw i ludzie z rządu. To jest jakaś w ogóle w dużym stopniu powiązane z jakąś wyższą polityką. Okej, dobrze. Czy powiedziałeś, że do Hiszpanii sięgają tam na południe, tak. A czy do Portugalii sięgają? Też. Mniej, ale tak jakby tam jest bardziej Hiszpania takim kolejnym centrum. No to ja to widzę w jakiejś takiej sieci, no tak jak pajęczyna, tak? Z jakimiś takimi centrami, które są w poszczególnych, no po prostu w poszczególnych krajach też, w konkretnych jakichś miejscach. To sięgasz do Hiszpanii, to znaczy te tunele tam są też pod Portugalią, ale one są praktycznie niewykorzystywane.
Tak jakby tam nic ważnego się nie dzieje, można to w ten sposób powiedzieć. Dobrze, a od Dolnego Śląska na wschód, czy gdzieś te tunele dalej prowadzą? Tak. W którym kierunku? One idą tutaj w ogóle aż pod Ukrainę, tam w ogóle dalej jeszcze idąc w dół. Rumunia w ogóle też jest tak jakby połączona tą siecią. A Transylwania w Rumunii? Tak. To jest jeden z w ogóle, tam jest też taka duża sieć, no dosyć rozbudowany jest to taki kompleks właśnie na terenie Transylwanii. A czemu służą te tunele? Jakby to było w ogóle jakiś równoległy świat, równoległe życie. Aha, okej. Dobrze, następne jakby pytanie. Jakby w ogóle funkcjonował jakiś świat podziemny, w którym niektórzy ludzie, niektóre wybrane jednostki tak jakby również funkcjonują, tak? Tak jakby mają świadomość tego, że to jest. Dobrze. Dlaczego na terenie kompleksu Rize na Dolnym Śląsku nadal do dzisiaj występują różnego rodzaju anomalne zjawiska? No tam jest zmiana w ogóle, tak jakby magnetyzm Ziemi jest zakłócony ze względu na to, że niektóre urządzenia i technologie no powodują tak jakby rozchwianie, no nie wiem, powodują pewne promieniowanie, to można byłoby w ten sposób określić, no, które zakłóca pracę normalnych urządzeń na przykład też. Dobrze. Jedna z teorii mówi, że projekt Rize jest podziemnym miastem, które Hitler budował jako swoją kwaterę główną, ale ten pomysł w pewnym momencie, w czasie II wojny światowej, został zarzucony. Jednak Niemcy nadal prowadzili pracę nad projektem Rize. Co budowali Niemcy? Znaczy tam też był Hitler powiązany z tym projektem, ale Hitler nie wiedział wszystkiego. On był wykorzystany tylko jakby... No on był jakimś pionkiem w tej całej dużej grze. Marionetką był? Tak, tak. Jakby jego jakieś takie ambicje były wykorzystane do tego, żeby no, zrobił swoje i żeby to było jakoś takim przyzwoleniem, tak jakby to był jakiś projekt ambicjonalny dla niego. Ale on w ogóle nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest tutaj po prostu wmanipulowany w jakiś większy projekt i był tylko do tego wykorzystany. Tutaj chodziło też głównie o to, żeby to też, nie wiem, było takie nabudowane na takiej świadomości, właśnie takiej wręcz chorej ambicji, takiej, nie wiem, pokazania potęgi Rzeszy, takiego... Czyli to dokładnie się spinało z jego ambicjami. Dokładnie tak, to w ogóle na tych samych poziomach rezonowało, a poza tym ci Niemcy byli tam też kluczowi, bo w tamtym okresie czasu w ogóle mam wrażenie, że ta wojna, w ogóle, że II wojna światowa, to ona była też jakimś jednym z podprojektów tego projektu. Znaczy, że tak jakby, że ten projekt Rize, o którym ty mówisz, i w ogóle II wojna światowa, no to był też, znaczy, że II wojna światowa też była jakimś takim projektem, tak? To, to też było zarządzone. Dobrze. Następne pytanie. Niektórzy twierdzą, że głębokość chodników i sztolni na terenie kompleksu Rize dochodziła do 2400 metrów. Do 3 kilometrów. Do 3 kilometrów. Tak, do 3 kilometrów. Tak, dzisiaj są to głębokości niedostępne, zasypane, wysadzone przez Niemców, kiedy już było wiadomo, że II wojna światowa, no i będzie jakby rozstrzygnięcie na ich niekorzyść. Ale co oni robili na takiej głębokości? Ale to nie jest tak, że tam jest, znaczy są te wyższe poziomy są zasypane, ale tak jakby ta sieć tuneli, ta sieć tuneli, ona funkcjonuje po prostu niżej, na poziomie około 3 tysięcy kilometrów. Tak. No rozumiem, że dostęp do tych głębszych poziomów została zasypana.
Tak, dlatego z Bo w tej poziomu chwili te takiego kopalnie jakby. i te sztolnie, które tam są dostępne, mają głębokość, nie wiem, One 700 koło metrów. maks kilometr tam jest tak jakby taki dostęp zrobiony. Natomiast wszystko to nie jest tak, że jakby tam zostało to zasypane zupełnie. Tam to cały czas funkcjonuje, Funkcjonuje. tam to jest, tak? Tylko jest na innym poziomie, jest niżej, a to wszystko, co wyżej, tak jakby co było oficjalnie, no to jest zasypane i tak jakby teoretycznie z poziomu powierzchni ziemi, tak jakby to tam się dokopać, nie, bo wszystko jest zakopane, ale to nieprawda. Tam funkcjonują, to jest po prostu tak jakby, no nie wiem, kilka poziomów, kilka jakby pięter, kilka z takich to poziomów. Dobrze. Do dzisiaj na terenie projektu RIZE pojawiają się cudzoziemcy, Niemcy, Argentyńczycy i prowadzą prace odkrywkowe. Czego szukają? Ten projekt, czy w to w ogóle, to był projekt na skalę w ogóle światową. Pojawiają się różne przecieki i jakieś informacje u różnych osób, jak, ale to są tylko tak jakby bardzo wąski dostęp informacji do tego, co tam faktycznie mogło być, co tam faktycznie jest. Więc te tak jakby prace archeologiczne są tak jakby cały czas owiane też dużą tajemnicą. Nie do końca tak jakby te oficjalne prace badawcze są faktycznie dotyczą tego, czego one tam powinny dotyczyć. To jest trochę tak jakby, no nie wiem, jakby do czego to porównać, do wywiadu obcych krajów, tak, że to są robione różne jakieś akcje pod jakąś przykrywką, ale tak naprawdę, no nie wiem, ktoś mówi, że idzie sprawdzić, nie wiem, coś, a tak naprawdę sprawdza coś innego. W ogóle tutaj mi też przychodzi, że tak jakby to, ta sieć tych połączeń to w ogóle funkcjonuje nie tylko w Europie, ale to w ogóle też między kontynentami. Na innych zupełnie poziomach, ale my nie mamy do jako ludzi dostępu do tych poziomów, nie jesteśmy tak jakby genetycznie przygotowani do tego, żeby żyć na tak niskich, znaczy to mówiąc tak kolokwialnie, tak niskich poziomach, ale Tak głęboko pod ziemią, pod powierzchnią ziemi. Te cywilizacje pozaziemskie, one tam funkcjonują cały czas. Czy pod oceanami również? Tak. Czy tajemnicą projektu RIZE jest złoto kosztowności dzieła sztuki lub bursztynowa komnata? Tak czy Nie, nie? to był tylko pretekst. Dobrze. Czy to jest tylko taka jakby pewna przykrywka do tej całej akcji, aczkolwiek tam były pokłady jakichś złóż, które też były wykorzystywane, ale bursztynowa komnata, no to nie, to jest fikcja, tak jakby tam bursztynowej komnaty nie ma. Czy bursztynowa komnata w ogóle jest fikcją, czy istnieje naprawdę? Co przychodzi? Ona istnieje tak jakby w zupełnie innej tak jakby formie, tak jakby to, co tak jakby jest nabudowane i to, o czym tak jakby opinia publiczna wie, no to jest akurat fikcja. Natomiast tak, zgadza się, dużo przedmiotów wykonanych z bursztynu była pod ziemią, była tak jakby schowana pod ziemią, ale za pomocą tych tuneli ona w ogóle została przemieszczona w zupełnie inne miejsca. Tak jakby tak było coś na rzeczy, nie ma tam bursztynowej komnaty. Dobrze. Obecnie. Dobrze. Dobrze, to zostawiamy na razie bursztynową komnatę. Może kiedyś się nią zajmiemy przy okazji, ale na razie wracamy do Sudetów. W 2015 roku wybuchła w Polsce gorączka Złotego Pociągu. Pociągu III Rzeszy, który na przełomie 1944 i 1945 roku wyruszył rzekomo z Wrocławia w kierunku Wałbrzycha. Znajdowały się w nim złoto, kosztowności, dzieła sztuki zrabowane przez nazistów w Polsce i Związku Radzieckim. Przez blisko rok, w 2015 roku, wszystkie telewizje świata trzymały swoich reporterów i dziennikarzy w okolicy, czekających na odkrycie sensacji.
To akurat znam z opowiadań, bo ktoś z mojej rodziny w 2015 roku był na miejscu i był w kontakcie z przedstawicielami jednej z polskich telewizji. Czy legendarny złoty pociąg istnieje, czy to fałszywa flaga? To była fałszywa flaga, aczkolwiek złoty pociąg istnieje, to znaczy były zrabowane kosztowności, złoto, dzieła sztuki i one zostały przetransportowane w tamto miejsce za pomocą tej sieci tuneli, ale to, co mi tutaj przyszło w ogóle, to była totalna fałszywa flaga, że w tym samym czasie w Szwajcarii tam działy się jakieś prace właśnie też w tej sieci tuneli powiązanych i całe tak naprawdę oczy musiały być zwrócone tutaj, tak? I było to w miarę tak jakby dosyć proste, bo można byłoby szukać jakiegoś innego tematu zastępczego, ale akurat to jest taki trochę też żart tak jakby tych osób, które też za tym stoją, że odwracają uwagę, ale tak jakby też nie szukają jakichś zbyt wyrafinowanych często sposobów, więc tutaj poszła ta uwaga, a całe skupisko, dużo różnych wydarzeń w tym czasie było na terenie Szwajcarii. W ogóle to był też czas, kiedy na terenach Niemiec były kończone, ale to w innych w ogóle miejscach, były kończone jakby też prace związane z tą siecią tuneli. Tak jakby tutaj też mi przychodzi, że jeszcze za czasów Angeli Merkel były prowadzone prace na terenie Niemiec, teoretycznie nie wiem, były pod jakimś pretekstem szukania złóż, ale tam były prowadzone takie to ewidentne prace kopaliskowe na bardzo to bardzo bardzo głęboko i to też było powiązane tak jakby tutaj z tą siecią tuneli. Także ten projekt RISE, to on gdzieś był jakimś tam fragmentem, natomiast potem rozwinął się w projekt, który był kontynuowany przez wiele, wiele lat. I na terenach nie tylko tych tutaj Polska, Niemcy i przyległych, ale tak jakby był później włączony w taką większą całość. Okej.